Pana Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. O, kumoska przyszła, siadajcie. Przysła cię pytać na skubarki. Dzisiaj wieczór, łosu z ty, przydzies! Przydym, bo tyś mi wiała na skuś, ja też ci przydym skuś. To... Musiała zrobić przecie to, co ty suś mi skupiła. Ale kiedyś już tu, słuchaj, to ja ci pokażę, jaki ten zagówek mi stekł. A już mam zrobione! A to pokaż. No to płacko. Pośle, jaki wysek. Ojej, no jaki paradny. No. No ja i... No ale ktoś ci wyhaftował już. No ty ta Maryna z Opotoka. A. Pytała, jak jest, aby to miała takie paradne, bo to będzie w tamtej izbie, nie do spania, bo tak na paradę, no i to będzie dla Karoliny posad. To już jest strojem tak, żeby jest kiewicza, żeby to już było. No, no to fajnie, bo piękny? Ja cię... No piękny. No tak, to jest... Ale to musisz mnie jeszcze pytać na skubarki, no bo ze 4 zagówki musisz mieć. No muszę, to jest hej, ale to już potem w poście zrobię, bo teraz tu już nie zdążę. A, no, no to fajnie, to przyjdę do mnie. Hej. A na co to wieczór? No, podaję im krowy, po dzieciską dom, wiece, że ona i przyjdę. No. No. A wiesz, co jeszcze ze starym twoim chciałam poradzić, bo mam taką sprawę do ciebie. Widzę, że plecie z kosyki na wiosnę już, uplydzę mi taki drodzie cisków, jeden i taki większy na rzepę i na okrowki. No, zrobi się pomalutku. A w niedzielę przyjdę do nos, bo stary radził, że będziecie się sprzągać, jako to ta wiosna. No dobra, za dobra, to przyjdziemy i coś weznemy ze sobą, nie, coś weznemy ze sobą. Ale wiesz co, nie bier nic, bo stary był na kiermasie w Jabłonce i kupił, wiesz co, na zdrowie kupił. No dobra. I do jedzenia to jest coś. I no kiedyś przyszedł, no bo kto nam zasadzi, nie mamy wiesz tego konia. Dobra, za dobra, to przyjadę, no, to. Nie. Kumoska, ja idę. No to bo zaprowadź. Może już będzie wyrobione to na te pączki, bo ja już babu wypytała przy do nas ustowieców, więc żeby się nam zdążyło to upiec. To może weźmy z tej miski, bo musimy to nasuwać. Podsypię ci trochę mąką. Więc tu targujmy tak. Róbmy takie bułeczki. Może się nam już ten smolec gęsi odstopił. No to będziemy za chwilę chodzać, żeby się nam upiekło, żeby baby było czym pocęstować. Bo nawet się cieszyły, wiesz, że się ich nie pominęło po drodze. No i za myseczkę pytały. U tej bogatej ty zbyłak. No bo jako ją ominąć, nie? Czasami trzeba tu pozycyć. No to, no to pójdziemy do niej, nie? No, a widziała, jak ze wyziero, nie? Trochę przez okno, no to sam myślę, wlezę, ale ci powiem, przywitała mnie. Poopowiadała mi, wiesz, że ona ty schudła pierzejus. No i mi podziękowała, że my ty zbyły. Ale jestem bez kuś, bo jest tej cza 2 zobówki. Ale goda, że nie teraz, przy ostatkach, bo w poście. A bo ino za 4 baby zebraliśmy, nie? A dałaś ta trochę cukru? Tak. A rumu trochę? Rumu troszkę będą takie. No to dobrze, bo przy ostatkach nie trzeba baby ugościć. Tak. Wiesz co, bo jest ta kumoska z jabłonki. Ma przyjechać. Zdawało mi się, że jechała, ale nie wiem. A, jest. No pójdę, ta pójdź. O, bolony Jezus Chrystus, ale tu macie zimę w tej zubrzycy. Mrozi, zmarzło. Pójdę dalej, nie stój przy progu, bo ciągnie. No pączki, no ty wiesz, tu ostatki trzeba ugościć baby. Ja wam tutaj z chleba przyniosła. Hej? A jako ci się ta jechało? Zimno, ale fajnie. Fajnie. Furman fajny jechał, ze mną, no, nie wytrzepał mnie nikak. No to kumoter to ta wie, jako wieś babę tak, swoją. Tak. No, no. To wiesz co, no, to zej mi za łodziewackę, a i se ciadni. A wy czasem cię zeście przysły, zeście nie pogardziły i nie odpowiedziały. Nasypię wam trochę pierzi, chodźcie, biolutkie, piękne. Bo wiecie co, to Gania wydzieciska do potoka, całe latło. Żeby się pięknie gęsi tam w tej łodzie wypluskały. A pasowałoby tak przynajmniej
za 4 kila, no bo jest tej pierzyna, ale to płatę zaś na wiosnę, jak się wyklują gęsięta, no to zaś się uchowo na jesień, to zaś już dziś was pytam, żebyście po te zaś nie pogardziły i na jesień, żebyście już wiedziały, że u mnie będą skubarki. A wiecie, co mu to ta, te gęsi tak koło domów siedowni miewało, no ale dziś obtys, no bo i z ogówki, no ale jest cej przysło z tych piórek większych, jak będziecie ich targać, to nie wychadzujcie na ziem, bo będę potem sobie robić taki pędzelek jeszcze, bo to się tys, jak się upiece pącka, żeby go fajnie polukrować, czy tam jako jakie drozdowe ciasto, czy jako sulkę, no to żeby jak będą święta, żeby potem posmarować po wierchu jakim tym słodkim, no to, no to. No a skrzydło, nie wiem, czy wy dostawiacie ze skrzydła? No ba, trzeba skrzydło, no. No skrzydło trzeba, no bo przecież w piecu, jak będziemy piec leby, no to żeby piec wyczyścić, no to skrzydłem. Na Kumoska, godaj, żeś była na jarmaku, na kiermasie, w jabłonce, duży był kiermas. No pięknie było, fajnie. No i no, że mało tych ludzi, no bo to zimno. Tak, tu teraz mrozi. No, no, ty tam w zimie. Chciała chcę kupić kłozoki. No, no ale to z tymi kłozokami to tak, to małe, to duże. No ale ty z nimaka przymierzyć, nie? Hej. No, bo zimno. A był jaki materiał? Był. Piękny, tak na wigon to byś tak wybrał, piękny. No, że, no drogie to teraz, drogie. No ty to hej. Nie ma za dużo tych syczkich, no to wiesz, bieda. Hej. No, no i cynio się ty znowu, no bo wiesz. Przedała kaporę o jedno i tak zek se kupiła. No to i się wyparadziła. No na ten odpust. Ja byli tak z jakim zbozem? Byli, ja chciała ty z jęczmienia kupić, bo mi stary kozoł jęczmienia kupić. No. Drobny był, bo to i w lecie jakoś się tu nie wiedło. No ale no, to odmienić trzeba, nie? Hej. No to może się ta jakoś będzie pogoda wiosna jako, no to może się ta udodze, ta urośnie, no, tak. No i będzie chociaż na kluskę, nie? No oczywiście. A wy baby jako się wam ta skubie? Dość takie te pierze. Fajnie się skubie. Hej, dobrze się skubie, dobrze. Skupione po źle, jak pięknie zaraz wezmę. Pięknie skubie, pięknie. No. Wsypa, no nie wiem, bo wiecie, mam ten wsyp jeszcze po babce, taki z płótna, no i wiecie co, ten płócienny, nie wiem, czy to do niego, ale u niego muszę tym włoskim tak płotrzyć, żeby pióra nie przepadowały, ale była kto na kiermasie, w tamtym tyżniu nie widziała kcie, ale kupiła już to nie, bo jak na posok, to może ten Andrychowski, nie, to może by tu Żyna ci trochę już daj ze z tej miski, co by ci nie fruwało, bo jakby tak tu przyset. Dajcie pani tu. Jakby kto przyset, a duchnął dom, no to potem by my tego nie pozbierali, a jest dość dużo tego mesku. Takie mam skrzydło z gęsi, baby. No, nie, będzie pięknie powymiadać w piecu. No powiem ci, że się wydarzyły w tym roku, naprawdę. I nawet zadowolono, no bo ten posag trzanie, no a tych... Wiesz, no trzeba tych pierzy być 10 gęsi, a babka jeszcze miała zrobiono tako do pieca, ale wiesz, na takiej drewnianej rączce, to może dziadek miałkie w zimie, nie? No i wymiatł potetys i no i pozgrabowało się to fajnie, no i wisiało to koło pieca, no i fajno tako z córtka, no. Wiecie co, ja idę wyźryć za tym muzykantem, no bo Kasik trzeba patrzeć, czy to hamby się wleźć, bo wiecie jako. Nie bo zmarznie, zna wieki wieków, amen. Zima, tako, idem, no nie mogłem dojść, a widzę, że tutaj w końcu się ktoś do roboty wziął. To zagrajmy. Zagraj, to się rozbędzie. Domno się u nas taki, na takim instrumentach nie grywa. Teraz, ale wygrzebał jakaś ze safari. To się jest fajne, to się zaskoczy. A wiesz co, my posłuchamy jako gro?
dozbieramy pierze, kie przegros, to siadnie z nami, pocęstujemy cię. O, no właśnie. No, no. Dobra, baby, no to chcę zacząć. Pomska, set i zmoż, herbaty się napij, bierzcie baby. Chleba spróbujcie z kiermasu, tu macie miód z cukru natopiony, marmolada jest zrobiono, pączki na gęsiem smolcu, jedźcie. No a wielki wam Bóg zapłać, żeście przyszły, bo strasznie rada. Fajnie, żeście przyjechał, Kumoska. No też się cieszę. No, a kumotar przyjedzie po wosaj? Przyjedzie. A no to psa posiedź babę kudę, to jest ci coś powiem. No winę. Ty moja, ty będzie mieć małe. O Jezu, to naprawdę. A moja się będzie dawać. Hej, to przez to ty bierze skupimy. No to przez to. No, ale wiesz, jaki stary był zły, kim upędził, a za kogo? Dwa dni siedział w karczmie, babu. Ja myślała, że za kogo ty się pochwal? Wywieska to teraz przywlekła niepiloka. Stary patrzy, pano se go kropny, chleba se nie ukroi, wszystko mu trzeba podać. No to skąd zesz tu? Tak, ci nie będę godać. Ty powiedz. Musimy to, na, to dopiero na rok be wesele, a musimy to dopiero poobserwować, bo jak się to nie będzie tać roboty, to nie idzie skąd przysło. No ale to. Z daleka? Z daleka. Nie powiem ci. Z Polski pewnie. Hej. Ci godą ze panu pon. Ej, to go będzie bieda nauczyć, co zrobić. Ani tu nie chodzi do gości, nie weźmie. Stary, kiedy go widzi, to z izby wychodzi. Weźcie z baby jestem. Weźcie. To jest dobre. No, smaczne. Jeszcze. Przecież niedzielę to sobie poradzimy, a dziś jużmy się uradziły dość. Hej. No, damy się pomału, nie? Ja muszę mi jeszcze krowę podoić. No jak chcecie, to sobie posiedźcie, nie? Ja my się też będę poradził, bo już giełd zgodzi. No ale coście no, usłyszały, to nika zaś nie roczcie dalej. Co tak. Z całą idę do wujka dalej. No. Ale ty ta ty znika nic nie roć. A zagroj za mną jestem, bo to ale pierwszy no, raz. Rozmy... To dobrze. Zagroj za ta jest celu. Wiesz co, tak piękniejś grał, bo ja nie wiem, co potem na to wesele wyczynię pytał, bo to fanowski takiego nie widzieli. A. No co, jak trzeba, to przy tym, no, ale nie, jak się nie będzie widziało takie granie? Nie, więc popatrzyłem te kozy, ani nie z nieba dowiedzieć, że to jest. Wezmę jeszcze inną. Weź, to będzie taki wiesz, zaskoczony. Co lecie, będzie wiedział, to robią. No, właśnie. To jest dopiero. No. Posłuchajmy jeszcze baby, nie? Hej! No, wielki ci Bóg zapłoć. Jakoś to radośnie się nam zrobiło. No i widzieliśmy coś nowego. Kozę cię ta prowodź. To wesele be. Ale jak się zlęknie, to będzie po weselu. Bogiem zatoncie. Panie Bogiem. Daj wodę. Daj Panie wodę. Panie, a tobie ten Bóg zapłoć. Za coś przyszła.
Bogiem dostąpi. Dziękuję pani. Dziękuję pani, że pani była. Bo to tam się. Bo fajne, fajne. Tak. Daj pani wozy. Setkiem, co nas będą obzierać, jako to dawniej było na Orawie, przy ostatkach, cykie się skubło pierze, bardzo pięknie dziękujemy. No i to jest setkik pytomy, żeby przyszli do Muzeum Orawskiego poobzierać, jako kiedyś ich na Orawie się bywało. Dziękujemy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Zosia, Helka, Bogusia, Stasia, Ania, Janielka. Wszystkiego dobrego.